Drodzy bracia i siostry, wir wollen direkt an die Worte anschließen, die wir dem Herrn in dem letzten Gebet gesagt haben. My chcielibyśmy się dołączyć do tych słów, które słyszeliśmy w ostatniej modlitwie. Herr, gib, dass unsere Herzen ein Ja und Amen sagen zu deinem Wort. Panie, daruj, aby nasze serca mogły powiedzieć tak i amen do Twego słowa. Einverstanden? Czy zgadzamy się z tym? Hebräer. List do Hebrajczyków. Kapitel 4. Rozdział 4. Vers 2. Wiersz 2. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Auch uns, geliebte Geschwister, hier am Ort ist eine gute Botschaft verkündigt. Także i nam, umiłowani bracia i siostry, tutaj w tym miejscu została zwiastowana dobra nowina. Nicht nur das Evangelium, errettet zu werden, dass unsere Seele nicht verloren gehen. Nie tylko Ewangelia, przez którą mieliśmy być zbawieni, aby nasze dusze nie poszły na zatracenie. 1000 Seiten eine gute Botschaft. 1000 stron dobrej nowiny. Auch für uns. Także i dla nas. Der inspirierte Schreiber sagt zu den Hebräern. Ten inspirowany przez Ducha pisarz listu do Hebrajczyków pisze do nich. Das Wort der Verkündigung nützte jenen nichts. Że słowo głoszone tamtym nie zdało się na nic. Warum nicht? Z jakiego powodu? Denk. Pomyślmy o tym. Weil es nicht mit dem Glauben vermischt war. Z tego powodu, że nie zostało powiązane z wiarą u tych, którzy je słyszeli. To jest powód. Wisst, was ich den lieben Russen immer sage? Czy wiecie, co mówię zawsze miłym słuchaczom w Rosji? Den Gläubigen und den Ungläubigen. Zarówno wierzącym, jak i niewierzącym. Drei Dinge. Trzy rzeczy. Das Fundament ist das Wort Gottes. Że fundamentem jest Słowo Boże. Lesen oder hören? Czytanie lub słuchanie to jest następna rzecz. Pierwsza. Po drugie, wiara. Po trzecie, czynienie tego, co konkretnie, dokładnie tego, o czym czytamy. A więc czytanie, słuchanie, wiara, czynienie. Wszystko. Das ist das Geheimnis eines glücklichen Lebens. Oto i tajemnica szczęśliwego życia. Aber was ist Glauben? Ale co to jest ta wiara? Nicht nur das Wort Gottes für wahr halten. Nie wcale jedynie uważanie Słowa Bożego za prawdziwe. Glauben hat zwei Aspekte. Bo wiara posiada zasadniczo dwa aspekty. Erstens, po pierwsze, Vertrauen. Zaufanie. Dem, der es sagt. Zaufanie wobec tego, który to mówi. A następnie posłuszeństwo temu. Bracia, znacie list do Rzymian? Kapitel 1, kapitel 16. Od 1 do 16 rozdziału. Mam nadzieję, że tak samo w polskim języku, jak i w niemieckim. Posłuszeństwo wiary. Posłuszeństwo wiary. Dazwischen steht das Evangelium Gottes. Pomiędzy tymi dwiema rzeczami, pomiędzy posłuszeństwem i wiarą, stoi Ewangelia Boża. Richtig. Tak to jest. Wenn du errettet werden willst, jeżeli chcesz być zbawiony, musst du glauben. Musisz wierzyć. Glaube an Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Uwierz w Pana Jezusa, a zostaniesz zbawiony. Wenn du wachsen willst im Glauben, jeżeli chcesz doznawać wzrostu w wierze, musisz wierzyć. Musisz wierzyć temu, co mówi Bóg.
Ale nie tylko wierzyć. Wierzyć i być posłusznym. Czynić to, co słyszysz. Młodzi ludzie, jakie to były trzy rzeczy? Pierwsza z nich, czytanie i słuchanie słowa. Jak czytasz, przesuwaj spokojnie palcem po tym, co czytasz. Alles ist persönlich für dich. Bo wszystko to, co czytasz, jest osobiście dla ciebie. In Russland steht eine Frau vor mir. W Rosji spotkałem kobietę, która stanęła przede mną. Sie fing ganz neu an, die Bibel zu lesen. Ona całkiem nową rzeczą to było dla niej, że zaczęła czytać w Słowie Bożym. Und sie sagt, es ist alles so langweilig. Bitte? Und sie sagt zuerst, das ist alles so langweilig. Najpierw jej pierwsze spostrzeżenie było, mówiła, to wszystko jest takie dosyć niezajmujące, nudne. Sztuczne. Sztuczne. Aber dann sagt sie, ale następnie potem powiedziała, dann habe ich gemerkt, dass dieser Gott zu mir spricht. Później zauważyłam, że ten oto Bóg mówi do mnie, der meint mich, że On ma mnie na myśli, der redet direkt vom Himmel zu mir, że On prosto z nieba mówi do mnie. Als ich das begriffen habe, wurde die Bibel spannend. Gdy to zrozumiałam, słowa z Biblii stały się dla mnie bardzo zajmujące. Prawda? Lesen, hören. A więc czytanie i słuchanie. Glauben. Wiara. Wort für Wort. Słowo w słowo. Ob ich es schon verstehe oder nicht. Czy już to rozumiem, czy jeszcze nie? Glaubst du, ich verstehe schon alles, was Gottes Wort sagt? Czy sądzisz, że ja wszystko rozumiem, co Słowo Boże mówi? Überhaupt nicht. Wcale nie. Obwohl ich schon 50 Jahre Bibel lese. Chociaż w rzeczywistości 50 lat już czytam to słowo. Wäre es Gottes Wort, wenn ich es sofort verstehe? Czy to byłoby Słowem Bożym, gdybym je tak po prostu naraz moim ludzkim umysłem zrozumiał? Wäre dieser Gott ein Gott, wenn ich ihn verstehe? Czy ten Bóg byłby Bogiem, gdybym tak po prostu go całkowicie zrozumiał? Glücklich nicht. Na szczęście nie. Aber ich glaube, auch wenn ich nicht verstehe. Ale wierzę w to, że nawet jeśli nie rozumiem. Und dann drittens. To tak jest. Po trzecie, und da möchten wir jetzt die Betonung setzen. I na tą trzecią rzecz chcemy położyć akcent. Ja, versteht, der Herr sagt mir das zuerst. Rozumiecie, że Pan do mnie najpierw to powiedział. Tu. Do ciebie. Tu. Czyń to słowo. Skolko procent? Wie viel procent? Ile, w jakim procencie tu mamy czynić? 10%? Byłoby to bardzo mało. 100%. Stuprocentowo. Czy nie? Mateusz, rozdział 16. Przeczytamy jeden wiersz, 18. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, a na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Jeszcze 16 wiersz. A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Das sagt Petrus. To powiedział Piotr. Du, Herr, bist der Christus. Ty, Panie, jesteś Chrystusem. Der Sohn des lebendigen Gottes. Synem Boga Żywego. Und dann sagt dieser Christus zu Petrus. I następnie ten Chrystus mówi do Piotra. Petrus, Piotr, auf dieses fundament, na tym fundamencie, auf diesen felsen, na tej skale will ich meine Versammlung bauen. Zbuduję moje zgromadzenie. Und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen.
A bramy piekielne nie przemogą go. Schon 2000 Jahre baut Jesus Christus an der Versammlung, an diesem Haus Gottes. Już od 2000 Jezus Chrystus jest zajęty budową tego zgromadzenia. Natürlich verstehen wir gut, dass dieses Haus kein materielles Haus ist wie dieses Gebäude. Oczywiście rozumiemy to bardzo dobrze, że ten dom, o którym Pan Jezus tutaj mówił, nie jest domem w sensie materialnym, tak jak to pomieszczenie, w którym się znajdujemy. Im Alten Testament war es ein materielles Haus. W Starym Testamencie był to dom materialny. Die Opfer, materielle Opfer. Ofiary były ofiarami materialnymi. Aber dieses Haus, was der Herr Jesus baut, ist ein geistliches Haus. Ale Pan Jezus mówi nam, że ten dom jest domem duchowym. 1. Petrus 2 sagt, 1. Piotra 2 mówi, wir schlagen auf, konkret. Otworzymy to miejsce. Petrus. Eins. Kapitel 2. Piąty wiersz drugiego rozdziału, pierwszy list Piotra. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. To jest ten duchowy dom. Wenn ein Mensch aus der Welt das Evangelium des von dem Herrn Jesus hört, gdy jakiś człowiek, który pochodzi z tego świata, słyszy Ewangelię o Jezusie Chrystusie, wenn er von Herzen Buße tut und seine Sünden dem Herrn Jesus bekennt, gdy z serca pokutuje i swoje grzechy wyznaje Panu Jezusowi, und wenn er einfältig glaubt, dass dieser Jesus Christus für seine Schuld gestorben ist, i gdy w całej prostocie wierzy w to, że ten oto Jezus Chrystus umarł za jego własne grzechy, dann wird dieser Mensch in dieser Sekunde von neuem geboren. To ten oto człowiek w tej sekundzie staje się nowozrodzonym. Bis jetzt war er geistlich tot. Do tej pory był całkowicie martwym duchowo. Und jetzt ist er lebendig geworden. I teraz ożył. Ein lebendiger Stein. Stał się żywym kamieniem. Und der Herr Jesus durch den Geist Gottes fügt ihn in dieses Haus ein, in das geistliche Haus. A Pan Jezus przez działanie Ducha Świętego przyłącza go do tego duchowego domu. So wächst dieses geistliche Gebäude. W ten oto sposób kamień po kamieniu wznosi się ten duchowy dom. Wenn der letzte Mensch sich bekehrt, von dem der Herr weiß, dass er sich bekehren will. Gdy ostatni człowiek się nawróci, o którym Pan Jezus wie, że on się zechce nawrócić. Wenn er als letzter eingefügt ist in dieses Haus. Gdy ten ostatni zostaje jako ostatni kamień dołączony do tej budowli. Ist noch einer hier, der den Herrn Jesus nicht als Heiland kennt. Czy jest ktoś tutaj może, kto jeszcze nie zna Pana Jezusa jako swego Zbawcy? Da hinten oder hier vorne? Czy z przodu, czy z tyłu? Nie wiem. Ist noch jemand hier, der ihn nicht kennt als Heiland? Czy jest ktoś tutaj z tych, którzy nie znają jeszcze osobiście Pana Jezusa jako swego Zbawiciela? Vielleicht bist du dieser eine. Może ty jesteś tym jednym, auf den er jetzt gerade noch wartet. Na którego właśnie on czeka. Vielleicht bist du es. Może ty jesteś nim, dem heute sagt, któremu on dzisiaj mówi: komm her zu mir. Przyjdź do mnie. Du mühseliger und beladen. Ty zmęczony i obciążony. Ich will dir Ruhe geben. Ja chcę dać ci pokój, spokój. Ich werde dir Ruhe geben. Ja dam ci ten spokój, ganz to ukojenie. Z całą pewnością. Bist du dieser eine? Czy ty nie jesteś tym? Vielleicht. Może? Dann komm doch. To przyjdź. Der letzte wärst. Jeżeli będziesz ostatnim, heute bekehrst. I dzisiaj się nawrócisz. 11:29. To o 11:29 zostaniesz dołączony jako ostatni kamień do tej budowli. Wir singen oft dieses Lied. My śpiewamy często tę pieśń. Wir rufen die letzten zu Jesus. Że wzywamy ostatnich do Pana Jezusa. Nicht die ersten. Nie pierwszych. Die letzten. Ostatnich.
Może Ty jesteś Nim. Wtedy ta wspaniała budowla zostanie ukończona. Wtedy Pan Jezus z niebios przyjdzie. A bracia w Holandii śpiewają. Jakaż pieśń chwały przeniknie całe niebo, gdy Zbawiciel przyjdzie. Jakaż radosna pieśń, pełna werwy i radości. Wtedy wszyscy będą ją rozumieć. Nie będziemy musieli mówić po polsku czy po niemiecku. Z tego powodu, że będziemy znać wszyscy jeden niebiański język. Bez tłumaczy. To dzieło, które Pan Jezus wykonuje w ludzkich duszach, aby je przyprowadzić do opamiętania, do nawrócenia i by je następnie dołączyć do tego duchowego domu jako żywe kamienie, to jest absolutnie doskonała praca. Ale następnie on do mnie i do ciebie mówi pewne słowo, które jest zawarte w 1 do Koryntów 3. Od 9 do 17 wiersza. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. To są wspaniałe słowa. Ten oto Pan Jezus, który buduje swój dom, swoje zgromadzenie. Który mógłby budować w sposób pojedynczy, całkowicie samodzielnie, bez udziału. Der will ausgerechnet dich und dich gebrauchen, an diesem Haus mitzuarbeiten. A on mimo to chce ciebie i mnie używać, abyście wspólnie z nim budowali. Und mir hat er das auch gesagt. Do mnie też to powiedział. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Jesteśmy współpracownikami Bożymi. Wir, das sind alle, die schon geglaubt haben. My to ci wszyscy, którzy już uwierzyli. Liebe junge Leute. Drodzy młodzi ludzie. Wir, das sind nicht nur die Brüder mit den grauen Haaren. My to nie tylko bracia z siwymi włosami. Bist du ein Eigentum des Herrn Jesus? Czy jesteś własnością Pana Jezusa? 10 Jahre, 15 Jahre alt? 10 może masz lat, może 15. Bist du ein Mitarbeiter Gottes? To jesteś współpracownikiem Bożym. Und arbeitest mit an diesem Haus. I współpracujesz przy budowie tego domu Bożego. Für wen arbeitest du? Dla kogo pracujesz? Für den Jesus? Dla Pana Jezusa? Für den Sohn Gottes? Dla Syna Bożego? Für Gott selbst?
dla samego Boga. Wenn ich meinen Russen sage, ihr dürft ab jetzt euren Beruf aufgeben und könnt für Putin oder den neuen Präsidenten arbeiten. Gdybym powiedział teraz Rosjanom, możecie zostawić swoje zawody i swoje profesje i od tego momentu pracować dla swojego nowego prezydenta, dla Putina czy kogoś tam. Was glaubt ihr, was ihre Gesichter strahlen würden? Jak sądzicie, jak bardzo by promieniały ich twarze? Dass sie diese Ehre haben, für den höchsten Mann in ihrem Land zu arbeiten. Że oni to odbierają jak najwyższą cześć, że mogą pracować dla największego człowieka w swoim kraju. Dass er sie persönlich einlädt, zu sich zu kommen und für ihn zu arbeiten. Że on osobiście zaprasza ich do tego, aby dla niego mogli wykonać pracę. Dich hat ein Hörer eingeladen. Ale ciebie zaprosił znacznie wyższy do tej pracy. Gott selbst. Sam Bóg. Herr Jesus. Pan Jezus. Ist Gottes Mitarbeiter. Jesteś Bożym współpracownikiem. Współpracownikiem w budowie tego domu Bożego. My nie możemy teraz w sposób bardzo szczegółowy, jeżeli chodzi o naukę, słowo w słowo wyjaśnić. Ale mimo to chciałbym jego naukę uwypuklić w sposób kompaktowy. Das Fundament ist gelegt, Jesus Christus. Jest położony fundament, Jezus Chrystus. A następnie? Każdy ma baczyć na to, w jaki sposób buduje teraz na tym fundamencie. To jest końcówka 10 wiersza. Czy zauważasz, że zwraca się to do ciebie? Każdy. Każdy niech baczy, jak buduje na tym fundamencie. Każdy budynek na tym świecie ma zasadniczo architekta, który musiał wykonać budowlane plany jego budowy. Bóg również posiada taki plan i opisał go bardzo szczegółowo w swoim słowie. Also müssen wir fleißig den Bauplan studieren, damit wir wissen, wie wir bauen können. A więc musimy pilnie studiować te Boże plany budowy, abyśmy wiedzieli, w jaki sposób budować. Das ist so einfach verständlich. To jest tak proste do zrozumienia. Manche Christen glauben, sie können bauen, wie sie wollen. Niektórzy chrześcijanie sądzą, że mogą budować tak, jakby chcieli. Ich kam gerade in ein Dorf in Russland, Malcevo. Niedawno przybyłem do jednej wsi w Rosji, o takiej nazwie, jak brat powiedział. Tam jest pewien krąg osób, które zgromadzają się przy Słowie Bożym, aby go czytać. Ale jedna siostra, która już w międzyczasie się nawróciła, ona nie przyszła. Jaki był powód tego? Ona powiedziała do innego wierzącego: chodź ze mną. Wir wollen hier eine Gemeinde bauen. My chcemy zbudować tutaj zbór. Co to takiego? Ona buduje według swoich własnych planów. To nie zafunkcjonuje. Czy Pan Jezus może zaakceptować to, co jest uczynione we własnowoli i według własnego myślenia i w nieposłuszeństwie? Er ist der Bauherr. On jest przecież panem budowy. On szczegółowo stworzył ten plan budowy. A w swojej łasce on chce ciebie i mnie użyć jako współpracowników przy budowie tego domu. To jest jasne. Następnie słowo mówi tutaj o trzech różnych grupach współpracowników. Erste Gruppe. Pierwsza, Vers 12. 12. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut Gold, Silber, köstliche Steine. Jest tu mowa o kimś, kto buduje na tym fundamencie ze złota, srebra, drogich kamieni. Zweite Gruppe. Następna, druga grupa. Wenn jemand auf diesen Grund baut Holz, Heu, Stroh. To ten ktoś, kto na tym fundamencie buduje z drewna, siana, słomy.
ein Vers, aber zwei Gruppen von Arbeitern. Jeden wiersz, ale wspomina o dwóch różnych grupach współpracowników. Die nächsten Verse zeigen das. Następne wiersze mówią o tym wyraźnie. Die Prüfungskommission kommt und prüft das Werk eines jeden. Przyjdzie komisja, która będzie dokonywać odbioru tej pracy. Und die Prüfungskommission ist ein Mann. I tą komisją, która dokonuje odbioru, nadzoruje to wszystko, jest jeden mąż. Mit Ehrfurcht, ein Mann. Chcemy to powiedzieć z wielką bojaźnią. Jeden mąż. Jezus Chrystus na sądowej stolicy Chrystusowej. Wenn ich mein Leben beendet habe, werde ich nach der Entrückung als erstes vor ihm stehen. Gdy moje życie dobiegnie końca i w akcie pochwycenia, zabrania z tego świata wierzących znajdę się przed Panem, to pierwsza rzecz, która, przed którą stanę, to sądowa stolica Chrystusowa. Und dann wird mein ganzes praktisches Leben vor ihm offenbar werden, so wie er es immer gesehen hat. Wtedy całe praktyczne życie moje zostanie przed nim całkowicie objawione, tak jak on je widział. Und dann wird er mir zeigen. Wtedy on pokaże mi. Von der Sekunde, wie ich zum ersten Mal geatmet habe bei der Geburt. Od pierwszej sekundy, gdy wziąłem pierwszy oddech mój na tym świecie po urodzeniu. Bis zu dem Moment, wo ich meine Augen geschlossen habe, als ich heimging. Aż do tej chwili, gdy zamknąłem moje oczy, odchodząc z tego życia. Oder wo er mich abholte zur Entrückung. Albo gdy on przyszedł po mnie, aby mnie zabrać stąd. Dann wird er mir zeigen. Pokaże mi. Jeden Gedanken, der durch diesen Kopf. Każdą myśl, która przeszła przez ten umysł. Jedes Wort, das ich gesprochen habe. Każde słowo, które wyszło z tych ust. Jeder Blick, der aus meinen Augen einen anderen getroffen hat. Każde spojrzenie, które zostało skierowane tymi oczyma na innych. Alles, was meine Hände getan. Wszystko, co uczyniły moje ręce. Und alles, was sie nicht getan haben, obwohl sie es tun sollten. Oraz wszystko, czego nie uczyniły, chociaż winny były uczynić. Bracia. Ein Bruder sagte kürzlich bei uns. Nie tak dawno temu jeden brat u nas powiedział. Vielleicht sind unsere Unterlassungssünden noch viel mehr als unsere Tatsünden. Być może nasze grzechy zaniechania są jeszcze liczniejsze niż te, które popełniliśmy w czynie, czyniąc coś. Czy już kiedyś rozważałeś to pod tym kątem? Jeżeli wiesz, jak czynić dobre, a nie czynisz, co mówi Pan? Przecież wiesz. Temu jest to poczytane za grzech. Pan pokaże wszystko. Wszystkie drogi, którymi kroczyłem. Każde miejsce, czy w pociągu, czy w samolocie, tam gdzie siedziałem, koło kogo siedziałem i co się wtedy działo. Und dann wird er mir natürlich zeigen, wie er mein Werk beurteilt hat, was ich an dem Haus Gottes mitgearbeitet habe. I naturalnie wtedy oceni, w jaki sposób pracowałem jako współpracownik przy budowie tego Domu Bożego. Ob ich nach den Bauplänen gearbeitet habe? Czy pracowałem według tych doskonałych planów budowy? Und ob ich wirklich für den Herrn Jesus selbst gearbeitet habe, oder für mich? I czy rzeczywiście czyniłem to dla Pana Jezusa, czy czyniłem to dla siebie? Der Tag wird es klar machen, weil er im Feuer offenbart wird. Ten dzień on to objawi, bo przez ogień zostanie to wypróbowane. Und vor diesem Richterstuhl gibt es dann zwei Gruppen von Gläubigen hier. I przed tym, tą sądową stolicą Chrystusową są dwie grupy wierzących, które tam będą musiały zaistnieć. Zuerst Vers 14. Najpierw wiersz 14. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Wenn ich nach den Bauplänen gearbeitet habe. Jeżeli pracowałem według planów budowy, Bożych planów. Genauso wie es der Herr Jesus in seinem Wort gesagt hat. Dokładnie tak, jak Pan Jezus powiedział w swoim słowie. Dann werde ich Lohn empfangen. To wtedy otrzymam zapłatę. Das ist die erste Gruppe. To jest ta pierwsza grupa. Die mit Gold, Silber und köstlichen Steine gebaut hat. To jest grupa tych dobrych pracowników, którzy budowali złotem, srebrem, drogimi kamieniami. Materialien, die dem Feuer standhalten.
materiałami, które są ognioodporne. Die zweite Gruppe mit Holz, Heu und Stroh gebaut. Druga grupa, która budowała drewnem, sianem, słomą. Vers 15. To jest 15 wiersz. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. Lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. Teraz w moich myślach pojawia się pewien brat, który przede mną stanął. Brat, który stoi przed sądową stolicą Chrystusową, przed samym Panem Jezusem. Ein ganzes Leben lang hat er intensiv gearbeitet auf dieser Erde. Całe swoje życie bardzo intensywnie pracował na tej ziemi. Geistliche Arbeit hat er gemacht. Duchową pracę wykonywał. Und der Baumeister sagt, a ten kierownik budowy, czy mistrz budowy, Entschuldigung, mówi, przepraszam, du hast überhaupt nicht auf den Bauplan geguckt. W ogóle nie patrzyłeś do planów budowy. Holz, Heu und Stroh. Drewno, siano, słoma. Alles Dinge, die aus der Erde gewachsen sind. Wszystko rzeczy, które wyrastały z tej ziemi. Du hast nach menschlichen Gedanken gebaut. Według ludzkich myśli budowałeś. Nach menschlichen Ideen gebaut. Według ludzkich idei. Und so, wie es für die Menschen angenehm war. I tak, jak jest to miłe dla ludzi. In unserer Heimatversammlung kam vor einiger Zeit ein Ehepaar neu dazu. W naszym rodzimym zgromadzeniu doszła do zgromadzenia pewna para małżeńska. Po raz pierwszy w życiu przeżyli taki sposób zgromadzania się, jak my możemy znać przez łaskę Bożą. I wtedy ten brat powiedział ze łzami do mnie. Byliśmy już w tak wielu chrześcijańskich różnych społecznościach.